Witam z tej strony Milu, a to jest devlog z gry, nad którą pracuję od jakiegoś czasu. I nazywa się Ostatnie Świątynie i będzie to gra przygodowa. No, idziemy trochę opisać to, co jest zrobione, to, co jeszcze nie jest dokończone, to, co jeszcze muszę zrobić, zmienić, dodać, odjąć i takie tam. Więc tak, zacznijmy. O czym będzie gra? Gra będzie na dość prostą przygodówką z elementami zagadkami, takimi tam pierdołami. Taki coś jak amnezja, ale bez potworów. Bardziej takie na przygodę, mniej historii, więcej przygody, chociaż historia będzie tam jakaś, ale będzie mniej. W każdym razie no nie będzie tak rozbudowana. I na pewno będzie jej trochę mniej pokazane. No ale dobra. Zaczynając od tego, co jest gotowe, a co nie. Więc tak. Podstawowo stylistycznie gra będzie miała prostą grafikę z małych ilości poligonów. W każdym razie staram się, żeby były jak najmniejsze i żeby jak najlepiej wyglądały. Dodatkowo będzie no dość prosto wykonana, nie będzie jakichś specjalnych rzeczy typu ekwipunku czy jakieś, nie wiem, jakieś punkty albo coś, ale będzie można nosić przedmioty i takie tam, więc no, będzie trochę do roboty i będzie trochę do roboty, ale bardziej będzie takie na eksplorowanie nastawione. I przeważnie rozwiązywanie zagadek. Chyba że coś zmienię po drodze, ale nie powinien. Gra jest robiona w Godocie, pisana w GDScript, w tym ich systemie skryptów. I tyle, co mogę powiedzieć na temat tego. Jest to bardzo prosta gra, z bardzo taką prostą grafiką, gdzie jeżeli chodzi o taką wizualność, to raczej tyle, nie jestem w stanie powiedzieć więcej. Ale teraz mogę bardziej powiedzieć, czym się mechanicznie zajmuję. Bardziej takimi właśnie mechanicznymi sprawami i w ogóle. Oficjalnie mówię, że będzie można mieć interakcję z obiektami, na przykład z dźwignią, będzie można nosić przedmioty, będzie można otwierać drzwi, będzie można przechodzić przez portal i takie tam wspinaczka po drabinie i no, różne normalne proste chodzenie, wspinaczka po drabinie, przenoszenie czegoś w dane miejsce i to w sumie tyle. Nie jest to coś, co będzie tak bardzo zaawansowane, ale trochę taki portal, ale bez portali, można by powiedzieć. Czyli pójść tam, przenieść to tu i to w sumie tyle. Jak na razie. Będzie oczywiście sposób na śmierć, na przykład kolce. Jeżeli coś tam jeszcze wymyślę, to też się doda. Na obecną chwilę są tylko kolce i można zginąć od upadku. Tylko że to umieranie od upadku muszę trochę zmienić, bo no nie działa poprawnie tak jak to miało chodzić i trochę chamsko oblicza to. Czyli można spaść z beczki i dostać głupie obrażenia, a można spaść z odrobinę większej i trzy razy większej niż z wysokości beczki można dostać obrażenia. Poza tym to tyle. Na obecną chwilę bardziej pracuję nad modelami. Wszystko tutaj jest zrobione. Wszystko to, co tutaj jest pokazane poza tym czarnym, jest wymodelowane przeze mnie, więc no idę po kolei, na razie sobie to trochę sprzątam, bo wcześniej, jak widzicie w sumie po ekranie, robiłem, no tak wygląda mapa, wszystko to
wszystko to to jest oddzielny obiekt. W obecną chwilę zmieniam to, żeby to było zrobione jako grid map, czyli będę mógł sobie po prostu wziąć i pomalować to. Nie będę się pierniczył z wstawianiem wszystkiego po kolei, jak wszystko będę miał w jednym. Będzie mniejszy chaos w tym. I no. Postać jest, postać może nosić przedmioty. Modelu nie będzie, bo raczej nie będzie pokazany z trzeciej osoby. Więc no. Będzie mogła nosić przedmioty. Ten krzyżyk o tutaj to jest miejsce, gdzie przedmioty będą trzymane dokładnie, ale będę musiał go trochę jeszcze zmodyfikować, bo dość w złym trochę miejscu on trzyma te przedmioty i trochę za bardzo to zasłania ekran porównawczo do innych rzeczy. Ciężko jest coś widzieć, ale to w sumie zaraz pokażę. Co jeszcze? Obecnie pracuję też nad interakcją między obiektami, czyli no, dźwignia ma otworzyć drzwi, które są tutaj, one są, drzwi działają, tylko są dane do tyłu, ponieważ do dołu, ponieważ animacja w tej obecnej sytuacji, one są otwarte. W każdym razie te tutaj z przodu te są zamknięte, tylko że w edytorze nie można tego zobaczyć. Tak samo jak ten portal też jest, też działa, jest aktywny, ale też go nie można zobaczyć w edytorze, bo jest wykonany trochę inaczej niż ten. I no, widać to wszystko w grze, wszystko ładnie chodzi w grze, ale w edytorze jest niepokazane, więc będzie to trochę confusing, dlatego będę musiał przejść do gry, żeby pokazać niektóre rzeczy, jak działają. W każdym razie obecnie pracuję sobie nad podstawowymi rzeczami, trochę naprawiam, trochę poprawiam, trochę usuwam, trochę dodaję wszystkiego po trochu. Jak na przykład zmieniam te całe budowę mapy, żeby było zrobione na TSE, na grid mapy, żeby było łatwiej budować. Muszę jeszcze zrobić ściany do tego, żeby było te ściany łatwiej o wiele postawić, niż żeby było no beznadziejnie wykonane. Tak trochę kiepski sposób, ale no lecimy. Trochę naprawiam kolizję, trochę usuwam rzeczy, bawię się trochę, coś tam poprawiam kod, trochę go optymalizuję i takie tam, więc no. Co jest na obecną chwilę zrobione? No tak jak mówiłem, wchodzenie po drabinie, otwieranie, zamykanie drzwi, które jeszcze nie jest po prostu zmontowane z innymi rzeczami, więc na razie można je tylko w edytorze otwierać i zamykać. Przechodzenie przez portal jest wykonane i dość ładnie zautomatyzowane, co w sumie potem pokażę. Śmierć z upadku z wysokości jest dodana i śmierć z powodu kolcy też jest dodana, ale nie jest jakoś ładnie wykonana. Te kolce nie są jakoś ładnie wykonane, więc no, na razie takie placeholderowe są. W każdym razie tak wyglądają kolce. Podłoga z kolcami, takie tam. Trochę się pobawiłem i obiekty można odpalać i wyłączać w edytorze, czyli na przykład chcę mieć trzy portale, z czego jeden tylko będzie chodził, mogę go sobie łatwo wyłączyć. Mogę sobie włączyć jeden portal, wyłączyć resztę portali bez problemu w edytorze i one w grze nie będą też chodziły. Więc zaczynając, ten portal jest nieaktywny, ten portal jest aktywny i oczywiście edytor jest tak, nie. Tu mam wszystkie właściwości pokazane, jakie mam działać, czy jest interakcja. Interakcja jest, chyba nie będzie potrzebna interakcja w tym przykładzie do tego portalu, w tym też nie, ale tutaj jest zaznaczone, że jest aktywny i ma ID 4, czyli portal ogólnie jest wykonany w taki sposób, że jeżeli jest aktywny, to sobie zamknę, bo mnie to przeszkadza. Jeżeli portal jest aktywny, czyli no, jest aktywny, to w sumie powinno być odseparowane, bo to nie ma związku z tym. Jeżeli portal jest aktywny, to ma od razu na włączeniu sprawdza, czy jest aktywny. Jeżeli jest aktywny, ma pokazać, że jest aktywny.
aktywny. To jest tylko takie na test, żeby sprawdzić. Ogólnie portale będą nieaktywne, ale ten akurat musi być aktywny na testy, bo to jest debug. No i w tym przypadku sprawdza, ponieważ portal jest zrobiony tak, że on wygląda tak podstawowo, ale ma też to. I to jest wersja aktywna. Ona z automatu jest wyłączona, ponieważ to działa tak. Jeżeli sprawdza, jeżeli portal jest wyłączony, ma w ogóle tych partikel nie pokazywać. Jeżeli jest włączony, to ma je po prostu pokazać. A potem sobie sprawdza, jeżeli ktoś wejdzie w region, czyli to, co jest niepokazane na obecną chwilę na portalu, czyli to kółko, bo to wszystko jest przypisane do jednego regionu, żeby zaoszczędzić odpalaniu kilkunastu rzeczy naraz. Czyli tylko odpalamy widoczność tego i wszystko automatycznie jest pokazane. No i sobie sprawdza gra. Jeżeli gracz się nazywa gracz, czyli no, jeżeli body, które wejdzie w ten portal, się nazywa gracz, żeby nam przypadkiem nie wywaliło czegoś innego, jak nam na przykład piłka wleci w portal albo coś, żeby nie walnęło, że to jest piłka, więc to jest body, więc można, że więc teleportujemy, to tego nie chcemy, więc sprawdzamy, czy jest gracz, czy body, które weszło, w naszym przypadku gracz jest gracz, nazywa się gracz. Jeżeli tak i jeżeli portal jest aktywny, to wtedy ma wyprintować, że można się przeteleportować i ma sprawdzić wielkość tablicy i sprawdzić, czy ten ma po prostu pobrać wielkość tablicy, ma być równe wielkości tablicy, która jest tutaj, no obecną chwilę są tylko dwa, ale to jest tablica z mapami, żeby było po prostu szybciej, nie chce mi się w to bawić, żeby wpisywać za każdym razem, o ten portal ma teleportować tu, ten ma tutaj, to właśnie wymyśliłem, że zamiast takie coś można zrobić, że będzie jedna tablica z kilkunastoma lokacjami, gdzie się można przeteleportować i wtedy gra będzie pobierała portal będzie sobie pobierał tą tablicę i sprawdzi, porówna, jaki jest ID naszej tablicy, jeżeli ID naszego portalu, do którego ma nas wyrzucić, jest większe, co tutaj widać, ten destination ID, jeżeli jest dany numer, to wtedy sprawdzę, jeżeli numer jest powyżej, jeżeli array size jest większy niż nasz numer, który żeśmy tam wybrali, czyli 4, jeżeli ta tablica jest większa niż ten numer, to wtedy ma nas przenieść do ma wybrać ten listę map tutaj i nasze ID, czyli w tym przypadku 4, czyli czwarty map, czyli 0, 1, 2, 0, 1, 2 i no i nie mamy 4, więc na obecną chwilę jest 0, 1, czyli 2. Na szczęście jest to na tyle inteligentne, że jeżeli ustawimy sobie 3, jeżeli ustawimy 1, to z automatu wybierze nam tablicę, nam wybierze pierwsze, czyli 0, które jest automatycznie na tablicy jest 0 jako 1, zaczyna się od 0, więc automatyczne ustawienie 1 wybierze nam pierwsze, czyli 0. Ale dobra, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ w tym przypadku my szukamy 4, a 4 nie ma, czyli jeżeli nie ma tego, to nam po prostu gra nam po prostu wyprintuje, że nie ma takiej mapy w tym zakresie i maksymalna ilość, maksymalny zakres i jaki zakres żeśmy ustawili my, a jeżeli jest, to automatycznie nas przenosi do wybiera listę mapy z listy, czyli na obecną chwilę tylko te dwa, na przykład dwójkę. Jeżeli jest destination 2, to wybiera ma po prostu wybrać drugą mapę z listy. No i tak działa prosty teleporter. Czyli na przykład, jeżeli sobie teraz wejdziemy, chwilę, muszę sobie odpalić.
Okej. Czyli teraz sobie wejdziemy. Oczywiście, że nic się nie stanie, wywaliło mi wiadomości, ale tego nie zobaczycie na obecną chwilę, ponieważ jest to w debugu. A teraz, jeżeli sobie ustawimy na przykład 1, widzę, że mi się nagrywanie nie włączyło. Nie, jest ok. Jeżeli ustawimy 1, to mamy z automatu wybrane. Chwila, czy to się. Oczywiście, że się zbugowało. Ok, sorry. Jeżeli teraz wybierzemy 1, wskoczymy w portal, wyłączy nam się i wywali nas do menu głównego. Więc wszystko działa ładnie. A ja byłem głupi i myślałem, że to będzie cały czas działać, a jednak nie działa. Dobra, w każdym razie, jak widzicie, wszystko działa. Musiałem tutaj zmienić właśnie z 4 na 1, żeby to chodziło, ponieważ wybrało wtedy naszą mapę, czyli mapę 1, czyli w naszym przypadku nasza mapa 1 to jest to, czyli menu gry. Jeszcze chyba właśnie pomyliłem, jednak chyba o to chodzi, że jeżeli się wybierze 0, to będzie 0, jeżeli 1, to 1. Mógłbym to naprawić, ale mi się nie chce. W każdym razie, tak działa portal, jest bardzo prosto wykonany, łatwy do zmodyfikowania i w ogóle. Lecimy dalej. Poza tym, co jest tutaj pokazane, jest jeszcze zrobione są opcje gry, czy można przedstawić sobie grafikę i inne takie. Rozdzielczość, full screen, jakieś tam renderowanie, VSync i takie tam pierdoły. Więc ten, tak jak mówiłem, nie ma tutaj. Jest też zrobione to, że można sobie, można robić interakcje. Proszę, można. Na razie nic to nie robi, tylko pokazuje się w debugu na sprawdzenie. Tak jak było pokazane, w tym nie ma, te drzwi nie chodzą. Nie są pokazane jako zamknięte, ale w grze są mogą zamknięte, bo one się aktywują dopiero wtedy, kiedy się gra kiedy się gra zacznie, od razu po wczytaniu mapy ma to sprawdzić, czy to jest otwarte, czy nie. I można też nosić rzeczy. Tak samo jak je rzucać można. Podnosi się rzeczy, rzucamy. Znaczy może nie rzucamy, ale można je po prostu przenieść. Niestety jest jeszcze to trochę zbugowane i można puścić rzeczy przez ścianę. Więc to jest coś, co muszę ja też zrobić, poprawić. Ale chodzić można z tym, nie można aktywować żadnych rzeczy, dopóki są rzeczy w ręce. Portal chodzi, tak jak mówiłem. Chodź z tą dźwignię, jeszcze będzie guzik, można przenosić tę piłkę bez problemu. Niektórych rzeczy nie można przenosić, na przykład tej beczki, można ją popchnąć, ale nie można jej przenieść. I drabina, która ta obecnie nie chodzi, ponieważ jest tak samo zrobione, jeżeli ma chodzić, to wtedy będzie. Drabina sobie sama sprawdza, czy gracz dotyka drabiny, czy jest w regionie i czy drabina może chodzić. Jeżeli nie chodzi, to znaczy, że po prostu się nie da na nią wejść. A zrobienie to tak, ponieważ nie chcę mieć. Na wszelki wypadek, jakbym chciał po prostu zrobić drabinę, która będzie stała bokiem, no nie będę mógł tego zrobić z taką drabiną. Ale na obecną chwilę ta chodzi, można się normalnie wspinać. Można się wspinać, można schodzić. Jeżeli się odejdzie za daleko, to się spada z niej. No i tak dalej. Są też proste animacje typu koło zębate. Maska, która będzie w grze niestety na obecną chwilę nic nie robi. Wózek. I no to raczej tyle. Jeszcze te kolce właśnie. Tak wyglądają kolce.
One są pod tym, więc no nie zobaczycie, ale jeżeli się w nie wejdzie, to od razu właśnie wyskakują i wywalane są będą gównem. W każdym razie, tak jak mówiłem, są ustawienia, normalne ustawienia tego filtrowania, scatteringu, window, full screen, voxel core tracing, mip mapping, HDR, VSync, ustawienia audio i dźwięk możemy sobie ściszyć, wyłączyć całkowicie i mamy ustawienia klawiszy, z czego tu chyba było kilka, no inwentory trzeba usunąć, ponieważ miało to być inna gra, ale miało być inwentory w tej grze, ale jednak stwierdziłem, że nie. I to w sumie tyle, ładowanie jeszcze nie chodzi, ale jak po naciśnięciu nowej gry od razu nas wywala do mapy, która jest inną mapą, ponieważ to będzie mapa startowa, ale jeszcze nie jest gotowa, ponieważ, znaczy mam jedną gotową, ale się nie jest dobrze zoptymalizowana, więc połowa rzeczy muszę zrobić nową mapę, bo no jest, ma ten sam problem co ta druga mapa, ma dosłownie ten sam problem, jest strasznie źle zoptymalizowana pod kątem tego, jest strasznie dużo obiektów powywalanych, więc znalezienie czegokolwiek jest na serio graniczące z cudem i przy okazji ma dość dużo błędów typu niektóre z obiektów, niektóre ze ścian nachodzą na siebie, są na przykład dwie ściany w jednym miejscu, dwie takie same ściany w jednym miejscu, przez co no, za dużo do renderowania nie powinno tak być. Muszę pozamieniać te krzaczki jeszcze, bo no nie pasują w tym miejscu na takie bardziej duże. A nie było, te krzaki dopiero potem doszły, więc no nie miałem zbytnio jak zrobić. Ale mapa jest funkcjonalna, normalnie można sobie po niej chodzić. Po większości rzeczy, jak na debugową mapę, znaczy na taką główną mapę, taki ogólny zarys jak to ma wyglądać. I w sumie tyle. Muszę dorobić więcej drzew, dorobić więcej tego, tamtego, porobić torcze. Znaczy, torcze raczej są, ale muszę zmienić te torcze, ponieważ one są obecnie zrobione tak, że jest torcz i jest ogień do nich. A nie ogień nie robi, ogień trzeba postawić samodzielnie, więc muszę to zmienić. Zrobię to tak samo, jeżeli się palą. Jeżeli nie, to no po prostu nie będzie chodziło. Jeżeli się ustawi, że się nie palą, to się nie pokaże partykale. Jeżeli się ustawi, że się palą, to się pokażą partykale. Prosta rzecz. Jest jeszcze debug na latanie i chyba nie ma kolizji. Nie, ma kolizję. Ale jest to tylko takie do testowania różnych rzeczy. Więc to będzie na tyle. Mam nadzieję, że ten mini devlog się spodobał. Jest tutaj dość dużo wykonane, ale no, jakoś chodzi. To na obecną chwilę. A, przy okazji, latanie nie powoduje. Nie powoduje tego. Obrażeń od upadku, więc nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o takie latanie, ale no, a tamta dźwignia nie chodziło, ponieważ osoba, która robiła mi tę mapę, zapomniała nacisnąć, żeby była aktywna. W każdym razie jeszcze tylko te wrażenie od upadku. To będzie chyba wystarczająco. Ile jeszcze? No, połowę HP mi zabrało. Tylko połowę. Znaczy no, prawie połowę, bo 58 mi zostało. Teraz zada więcej. Dobra. Zadaliśmy tyle, że miałem 8 HP na minusie. No i to będzie na tyle raczej. Takie proste debugowanie, prosty pokaz, jak ta gra wygląda, jak to ma wyglądać, zarysy. I to chyba będzie na tyle. W obecną chwilę, czym się będę teraz zajmował, to będzie zrobienie właśnie grid mapów,
żeby były w taki sposób wykonane, żeby było łatwiej, szybciej budować levele niż żeby i w bardziej kompaktowe, bo sobie mogę jeden tylko grid map zrobić i gotowy, mam wszystko poustawiane, a mogę też się bawić w takie budowanie jak tutaj. To jest bardzo toporne i ciężkie do robienia w tym przypadku, więc no. Tak więc to będzie na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i na razie.